Mecz Illuminar Gaming vs. Pompa Team nie byłby meczem tygodnia, gdyby nie fakt, że w pierwszym tygodniu Pompa Team przegrała na Illuminar Gaming. Kiedy ostatni raz opowiadałem o Pompa Team vs. IHG, no to oczywiście odpalił się profesor narracja, przypominamy stare czasy, ale czy ten mecz miał nas tak elektryzować, tak jak w dawnych czasach finału SL Mistrzostwa Polski? Nie, to będzie jakaś zwykła BO1 bez historii. Guzik prawda. IHG totalnie dało łupnia Pompie. Na pewno możecie spojrzeć w liczby IHG i do 15 minuty totalnie rządzą. Zdobywane wieże, złoto do 15 minuty, te wszystkie sprawy. Większość z tych rekordów naupała sobie właśnie na Pompie. I myślę, że Sergiusza do teraz jeszcze boli w plecach. Pyrka natomiast nie otrzyma pomocy. Spóźniony Timiłak z teleportacją pracuje do przodu, lecz obrażeń brakuje. Dwa kile dla IHG i Pompa ma spore tarapaty. Timiłak ściągnięty przed rywali. Timiłak jest tu sam jak palec. I nikt mu chyba już nie pomoże. Wejść w stronę Pompa Team może być po prostu dla nich katastrofą. Liczy się tylko walka. Chipsy oddali się od drużyny, podobnie jak i Simiwak raz jeszcze jest we własnym piekle, które stworzył. I co więcej, pogoń rozpoczęta, Chipsy, którego wskazywaliśmy, rozpoczyna walkę za pomocą flasza oraz hookiem. Ten mecz był easy, aż niepokojąco łatwy, biorąc pod uwagę, że Pompa, jeśli nie miała wygrać, to przynajmniej postawić solidny opór. A tutaj wywiesili tabliczkę otwieramy mida i przepuścili Tabasco i spółkę środkiem. To był stomp 15-1 w killach, a topside Pompy zrobił 1-9. I wszystkie dobre opinie na temat Illuminar Gaming w tym sezonie mniej więcej zaczęły się wtedy. Z racji tego, że Illuminar już wygrało jedną grę, całkiem rozsądnym byłoby oczekiwać, że istnieje szansa na to, że stanie się to po raz drugi. Jest zagrana strzała, jest również dobrana Erka od Syndry, ale Brones świetnie wchodzi w to wszystko i ten kopniak jest doskonały. Pyrka teraz przerzuca. To wygląda jak wygrana walka dla 7-7 Pompa Team i idą dalej. To już są dwa trupy dla leśnika. Simiwak również dorzuci od siebie troszkę obrażeń, bo sam na placu boju, ale wiele tu nie zdziała. Czajek z tymi pożyczonymi plaszami i to jest ace za zero. Ale IHG, jeżeli tutaj zwycięży, to z automatu będą pretendentem do potencjalnego wyrwania drugiego, trzeciego miejsca z rąk Pompa Team, bo bilans 2-0 na jakąś drużynę w szczytowych miejscach tabeli już jest bardzo groźny. Jest mnóstwo powodów, by obejrzeć Pompa Team vs. IHG, ale oto kolejny. Mimo, że ostatni mecz był taki łatwy dla Illuminar Gaming, czy jesteście w stanie na nich postawić kolejny raz? Wygląda na to, że kick się posypało. IHG naprawdę zniszczyło rywali przed 30 minutą. Przewaga 15 000 i game over dla Pompy. Okej, to był przekonujący mecz, ale IHG poza tym 1-1 w każdym tygodniu. Ba, zajmują zaledwie 5. lokatę, mają wynik 3-3. To Pompa ma tylko jedną porażkę. A może to był po prostu zły dzień, zły mecz, zły draft, zły humor i teraz Pompa Team z powrotem powinna podchodzić do roli faworyta? Jeżeli Pompa Team nie wygra tutaj na Illuminar Gaming, to nie mają prawa się dziwić, jeżeli potencjalnie stracą slot na European Masters.